Cześć załogo, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym wspólnym kanale Subiektywnie Kreatywni. Witajcie, zaczynamy podróż po meandrach napływającej wiedzy. No, szykowałam się, żeby dla Państwa nagrać już od wczoraj i tak się zastanawiałam, jejku, jaki tutaj ruszyć temat, bo nie bardzo czułam jakieś napływające nowe takie energie, które by można było omówić. No, na razie te nowe może nie napływają, ale chciałabym omówić jeszcze te stare, o których mówiłam, o tworzeniu nowych relacji w poprzedniej audycji. Mówiłam też o tym, żebyśmy już wychodzili z takich agresywnych postaw, agresywnego załatwiania spraw na korzyść, przechodzili na korzyść, może nie mediowania, ale na korzyść spokojnego przedstawiania swojej opcji, swojej racji, jeśli wyczujecie, że jest to korzystne, a jeśli nie, to żeby swoją opcję czy swoją rację zachować w meandrach własnej ciszy. Nie wiem jak u Was, ale u mnie ten tydzień jest bardzo burzliwy, w sensie obserwowania relacji i jeszcze mojej wewnętrznej, emocjonalnej reakcji na to, co widzę. I powiem Wam, że mam takie trzy historie do opowiedzenia, w jaki sposób my wszyscy byliśmy nauczeni takiego, wiecie, repozycjonowania siebie wzajemnie w relacjach, czy to w relacjach rodzinnych, czy to w relacjach przyjacielskich, czy w relacjach w pracy. Repozycjonowanie to jest nic innego jak ustawianie hierarchii w stadzie, tylko że ludzkim. Na zasadach oczywiście przemocowych, bo repozycjonuje się poprzez formy manipulacji, jawnej lub ukrytej, lub formy zakazów lub nakazów, kar i nagród, lub cichej, nie lub. Bo to są wszystko formy agresji wobec drugiego człowieka. Lub nieodzywania się, lub zemsty repozycjonuje się w różny sposób. To, co miałam się dowiedzieć w tym tygodniu, to oczywiście pod swoim kątem, gdzie daje się repozycjonować do tego, że osoba, która już ma świadomość różnych mechanizmów i własnego rozwoju, nie tylko duchowego, ale rozwoju po prostu świadomości, już odnosi się tylko do siebie, czyli gdzie ja daję się repozycjonować, gdzie ja jeszcze mam punkty, nie usłyszę, czekajcie, bo koty mi chodzą po podwyższeniu, one chcą też brać udział w dzisiejszym spotkaniu. Czyli wszystko w tej chwili odnoszę do siebie i opowiadam Wam z mojej perspektywy, co ja zauważyłam, co jeszcze w sobie chcę zmienić, bo nie podoba mi się w ogóle taka przestrzeń w relacjach, gdzie się kogokolwiek repozycjonuje, bo to nie dotyczy mnie. Tylko. Pierwsza sytuacja, nie wiem, czy te trzy opowiem, bo może mi wylecą z głowy. Pierwsza sytuacja to w diagnostyce chciałam sobie zrobić badania krwi. No wiecie, jestem prawie weganką, znaczy prawie, jestem weganką, prawie, bo czasami spożywam jajka. No i to B12 sobie raz na jakiś czas kontroluję. Kontroluję sobie morfologię, poziom żelaza, z wiadomych względów. Jestem rozsądną kobietą, bardzo racjonalną i w sposób racjonalny, kliniczny można by było powiedzieć, też chcę zadbać o swoje zdrowie, tym bardziej, że schorzenie, mianowicie boleriozę, którą przeszłam, no, trzeba ją trzymać, że tak powiem, w ryzach i kontrolować swój stan krwi. Ale do rzeczy. No i wchodzę sobie do diagnostyki, siadam, czekam na swoją kolej i pani pielęgniarka wyprowadza młodego mężczyznę z gabinetu, któremu prawdopodobnie spadł cukier, no bo też robił sobie badania nadczo, opiekuje się nim i pyta się, czy wszystko w porządku.
Na to druga pani, pielęgniarka, która siedziała w recepcji, zaczęła głośno zwracać jej uwagę, żeby tego nie robiła, że przestań, bo można też kota zagłaskać na śmierć. Skarciła ją publicznie, w moim poczuciu, w moim odbiorze, niesłusznie, a może słusznie, nie wiem, co się dzieje między tymi dwoma paniami. W tej przychodni ja zauważyłam tylko kawałek ich relacji, który mi się nie spodobał i dał mi dużo do myślenia. Po czym pani pielęgniarka, która zaopiekowała się młodzieńcem, odeszła do gabinetu, jeszcze pytając, czy może go samego zostawić, czy jest na tyle ok. Pan powiedział, że jest super, dobrze i że sobie jeszcze chwilkę posiedzi. Na co pani z recepcji podeszła do niego i dokładnie to samo robi. Czy wszystko jest w porządku przy wszystkich ludziach? Czyli też może wprawiać w zakłopotanie tego młodego człowieka, który może nie chce, żeby wszyscy wiedzieli, wiecie, że jest mu niedobrze, może chce być w atmosferze intymnej. Nie wiem tego, nie wnikałam w tego pana, tylko obserwowałam zachowanie tej drugiej pani. I mówi do niego, że ma jeszcze cukierki takie służbowe, jak cukier spada, no to podaje te cukierki i cały czas ta scena rozgrywa się publicznie. I wiecie, co ja zobaczyłam w energii? Że właśnie ta kobieta z recepcji skarciła tą pielęgniarkę za zaopiekowanie się, wypchnęła ją z ładnej przestrzeni współpracy między pielęgniarką a pacjentem, weszła na to miejsce, poprzez skarcenie postawiła się wyżej w pozycji takiego, wiecie, boga zarządzającego całą tą sytuacją i dokładnie dalej robiła te same mechanizmy publicznej rozmowy z tym młodym mężczyzną. No, co tu się wydarzyło? Agresja ze strony tej pani, która prowadziła recepcję, obniżenie wartości tej pielęgniarki, publiczne jej zbesztanie, po czym dokładnie to samo robiła. Dlaczego to zobaczyłam, dlaczego na to zwróciłam uwagę? Ponieważ prawdopodobnie mam w sobie takie mechanizmy, które mogą mnie też inaczej, ludzie mnie mogą repozycjonować w relacjach, czyli karcić mnie, ustawiać, szydzić, wyśmiewać publicznie i potem wskakiwać w pewną rolę czy w pewną funkcję, którą ja zainicjowałam. Przepraszam, rano jest, jeszcze mi się język nie wyćwiczył. Dobra, sorry za to, ale myślę, że tu na kanale jesteście wszyscy Państwo bardzo tolerancyjni, więc może nawet te moje wpadki językowe są dla Was śmieszne i zabawne. No, chciałabym, żeby Was to w sumie rozbawiało, no bo czym jest moje przejęzyczenie do całości naszego życia i egzystencji? To była pierwsza sytuacja. Chcę też Państwu właśnie między innymi opowiadać te historie, żebyście mogli się zorientować, co się dzieje w Waszych rodzinach, co się dzieje w Waszych pracach, w Waszych przyjaźniach, że ta agresja, taka może zakamuflowana i niewidoczna, też właśnie objawia się w takich sytuacjach. Dobrze. No i teraz mi z głowy powypadały te następne historyjki. Takiego właśnie repozycjonowania. Co ja jeszcze takiego widziałam? Dobrze, zanim się przypomni, to po prostu pociągnę ten temat. Mam wrażenie, że ten tydzień, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla większości z Państwa był tygodniem, kiedy trzeba zrewidować relacje z tą manifestacją energii męskiej, jak my się tutaj układamy. Manifestacja energii męskiej to jest też przecież nasz ojciec, nasz szef, niekoniecznie mężczyzna, ale kobieta. Relacje z Bogiem, jakie układamy, z tym naszym Bogiem wewnętrznym, czyli jaki mamy stosunek z własnym wewnętrznym Bogiem. Czy ten Bóg wewnętrzny nas nie ustawia w relacji niżej, czy sam nie ustawia siebie w naszych głowach wyżej. Czy ojciec w relacji ustawia nas jako dorosłe osobowości, czy ojciec ustawia nas dalej, repozycjonuje
w stadzie jako dziecko, od którego wymaga się posłuszeństwa, mimo że często mamy tutaj 50, 60, 70 lat, 20, 30, 40. Jakich mechanizmów używa ta energia męska w relacjach w naszym życiu, żeby nas pozycjonować, czyli różnymi metodami spychać nas do roli, której tak naprawdę nie chcemy, która nas denerwuje, na którą reagujemy emocjami, które pokazują nas, że tu się wydarzyło coś nie tak, skoro ja zapaliłam się emocjonalnie zamiast zachować spokój. Także ten tydzień był takim dla mnie zapalnikiem, bo takich sytuacji, gdzie oglądałam repozycjonowanie w swojej rodzinie też, gdzie patrzę właśnie, jak repozycjonuje energia męska tutaj w tych relacjach. Obserwuję też swoje koty, które się ustawiają non-stop w tym swoim stadzie, jak walczą chociażby o miejsce do spania, w ich percepcji lepsze. Ale to są wszystko sygnały, które ja zbieram i obserwuję pod swoim kątem, gdzie ja jeszcze mam takie cienkie miejsca, to nazywam cienkie miejsca, które trzeba wzmocnić, żeby moja pozycja dla samej siebie była zawsze dobra, zawsze centralna. To nie chodzi o to, żebym ja była w centrum, a ktoś na poboczu. Nie. Pilnuję teraz bardzo tego i uczę się, żeby tworzyć relacje, gdzie są dwie figury centralne, 3, 10, 100 figur centralnych, gdzie nie ma pozycjonowania, że ktoś jest główną figurą, a ktoś po prostu jest takim wolnym elektronem, który sobie tylko krąży, zmienia pozycję i ustawia się do tej głównej figury. I ten tydzień strasznie mnie wkurzał, jak widziałam rzeczy, które naprawdę nie są fajne. Jak ludzie potrafią manipulować, jak z uśmiechniętą twarzą potrafią cię ustawić w kącie i jeszcze ci wmówić: popatrz, jak to fajnie się stoi. No, abstrakcyjne, ale takie rzeczy się wydarzają. Jak partnerzy nas repozycjonują i jak my jeszcze same, czy sami mamy takie punkty, gdzie na nieświadomym oprogramowaniu robimy takie nieprzyjemne rzeczy innym ludziom. Więc to, czym się teraz uważam ja subiektywnie, ja muszę zająć w swoim życiu, ale myślę, że to jest po prostu taka globalna energia, która idzie i popycha nas do zajmowania się pewnymi tematami, to zająć właśnie tym, żeby poobserwować, kto mnie gdzie ustawia w relacji. Tak jakbyśmy sobie wchodzili w przestrzeń ustawień rodziny Hellingera, ale to nie tylko dotyczy rodzinnych ustawień, ale też ustawień w pracach, w których pracujecie, w relacjach z przyjaciółmi. To jest wszystko to pod lupę, po to, żeby w sposób bardzo w tej chwili taki dorosły już, bo my ten okres takiego nastolatka, który się buntuje, to już uwierzcie mi, my to mamy wysycone, my to mamy w jednym palcu, a teraz ta energia, tak to nazwę, energia boska, czyli tego Boga w nas, prowadzi już do postaw bardzo dorosłych, rozsądnych, takich pragmatycznych, takich nieemocjonujących nas od środka, bardziej obserwujących i bardziej z rozsądku ustawiających się do przestrzeni, którą trzeba się zająć. Więc jesteśmy wprowadzani w ogromny spokój, w taką przestrzeń, żeby widzieć wszystko i owszem, reagować na to, ale z przestrzeni spokojnej zmiany tej sytuacji. Spokojnej zmiany tej sytuacji. Co nie oznacza, że spokojna zmiana to jest wycofanie się i nie mówienie o problemie. Bo niewątpliwie we wszystkich rodzinach, które ja znam przynajmniej, jest właśnie problem z tym repozycjonowaniem i z cichą agresją, z mikroagresją, jak to w psychologii się nazywa, czyli
dzieje się coś, czego my na pierwszy rzut oka nie zauważamy, a właśnie szereg tych mikroagresywnych zachowań słownych czy takich energetycznych ustawiają nas w pewnej roli, której, uwierzcie mi, nie chcemy być. W takich rolach granie drugich skrzypiec, granie takiej osoby, która ciągle pomaga, która ciągle interesuje się innymi. Nie chcemy tego. Wy już to doskonale poczuliście, że chcecie wolności, chcecie samorealizować siebie i swoją drogę, swoje talenty przede wszystkim chcecie realizować. Chcecie przyjemniejszego życia. W związku z tym, jeśli chcemy przyjemniejszego życia, to musimy ogarnąć przestrzeń układania się w relacjach z innymi ludźmi jako dwie główne figury, a nie król i goniec na przykład, który jest na posyłki, któremu się mówi, wiesz co, to zrób mi to, zrób mi tamto, a ty tak latasz i robisz to i tamto i wreszcie dzień się kończy i okazuje się, że to, co chciałeś zrobić dla siebie czy dla swoich spraw prywatnych czy zawodowych, no nie starczyło już na to czasu. A ty jesteś cały dumny i happy z tego, że ktoś zrobił z ciebie posłańca. Posłańca zrobił z ciebie dlatego, że masz deficyty miłości i szacunku do siebie i potrzebujesz, masz taki ukryty program, ukryte takie pragnienie, zbudować więź i relacje, poświęcając siebie, czyli cały czas zasługując na to, żebyś był zauważony i doceniony. A jako posłaniec, no sam wiesz, że jako posłaniec nie będzie tutaj happy endu. Happy end w relacjach z ludźmi będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą dwie główne figury i tyle, ile ta główna figura daje mnie, to ja też daję dokładnie to samo, co dostaję od tej drugiej głównej figury. I tego musimy się nauczyć, że każdy z nas jest Bogiem, każdy z nas ma prawo do szacunku, do najwyższej postawy i pozycji w relacji i to samo dajemy, takie same prawa dajemy innym ludziom, z którymi tworzymy koniunkcję. Też są Bogami i też mają prawo do najwyższej wartości w relacji, czyli bycie główną figurą. No, a to już zobowiązuje, bo w takich układach nie ma gniewania się na siebie. Jest postawienie na to, żeby rozwiązać jakieś nieporozumienie, jakiś konflikt, czy ustawić tą relację tak, żeby dwie strony czuły się dobrze szanowane, kochane, niewykorzystywane, niemanipulowane. Te relacje muszą się skończyć, ale nie na zasadzie zrywania, wiecie, więzi, zrywania relacji, tylko właśnie tym spokojem podnoszenie siebie do głównej figury, ale też jakby taka emanacja energetyczna, żeby ta druga osoba też czuła się w naszej przestrzeni, w naszym towarzystwie główną figurą, więc tu rezygnujemy z manipulacji, rezygnujemy z kar, rezygnujemy z obrażania się, rezygnujemy z wycofywania się, żeby cierpieć po cichu. Natomiast w zamian uczymy się rozwiązywania w tym momencie problemów, kiedy jest spokój, kiedy już możemy o tym rozmawiać. Często nie będzie nam się to udawać za pierwszym razem, nie poddawajmy się, tylko próbujmy, reagujmy już jako dorośli. Natomiast muszę Wam powiedzieć, jak w każdej audycji, że są ludzie, z którymi nie zbudujecie takiej relacji, że będą dwie główne figury, bo na ten moment, nawet jeśli będziecie się bardzo starać mieć otwarty umysł, mieć otwarty mózg, bardzo chcieć tą relację naprawić, no po prostu to nie wyjdzie i z tym musimy się wszyscy pogodzić, że na ten moment nie mamy takiej siły sprawczej, żeby wypchnąć drugiego człowieka z jego roli, którą sobie wybrał, odebrać mu wolną wolę i kazać mu być miłym, pięknym człowiekiem, który chce tego samego, co my. Także to, co na dzisiaj właśnie chciałam Państwu powiedzieć, to podsumowując już dzisiejsze nasze spotkanie, to zwracajcie uwagę, gdzie
w jakich okolicznościach macie niską pozycję w stadzie, zmieniajcie to, wycofujcie się z takich relacji, gdzie nie da się tej pozycji zmienić i wchodźcie w przestrzeń ludzi, przy których czujecie się równoważni, gdzie macie uwagę na sobie, gdzie czujecie, że ta uwaga jest, gdzie jest ta adoracja, zaczyna się adoracja drugiego człowieka. Adoracja, czyli to jest taka piękna energia zachwytu nad drugim człowiekiem, gdzie czujemy się piękni w oczach tych innych ludzi. I powiem Wam teraz, że ja czuję się piękna w Waszych oczach. Te maile, które przysyłacie mi, zdjęcia, które mi przysyłacie prawie codziennie ze spacerów, zdjęcia swoich dzieci w jakichś cudownych okolicznościach. Mam osoby, które przysyłają mi codziennie muzykę, żebym sobie posłuchała. Tak, włączam ją, słucham, bo między wierszami mówicie mi właśnie w tych gestach bardzo fajne rzeczy, bardzo miłe rzeczy. Czuję się adorowana. Powiem Wam, to mnie wzięło na wzruszenie. Przepraszam, jeśli się rozryczę i zmyję makijaż. Wiecie, tego nie wiecie jeszcze o mnie, ale ja jestem dzieckiem. Nie, już nie jestem dzieckiem. Ale w mojej przeszłości była taka, właściwie dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, tylko smutna historia dziecka z aborcji. Uratowana z aborcji, można było powiedzieć. I wiecie, to się takim smrodem przez wiele lat w moim życiu ciągnęło, bo no niestety nie zostało to tajemnicą, tylko była opowieść na ten temat, dowiedziałam się o tym od mojej mamy, zresztą tato też tego nie ukrywał, więc wiecie, sama wiadomość, że jedno dziecko w rodzinie było oczekiwane, wyczekiwane, urodziło się, było no takim oczkiem w głowie, można powiedzieć, bo wiecie, na coś, co się czeka, o co się stara, jest dużą wartością. No i przyszła taka Moniśka, która bez zaproszenia tak naprawdę weszła w życie dwojga dorosłych ludzi, którzy na ten moment no, nie chcieli mieć już drugiego dziecka. No to już jest pewne ustawienie, nawet nieświadome, ich stosunku do mnie i mojego stosunku do życia, gdzie ta wartość była bardzo obniżona i przez wiele lat miałam takie poczucie, że ja muszę być wdzięczna za to, że jednak żyję, że jednak zostałam tutaj w tej rzeczywistości i że muszę zasłużyć, że oni mieli rację jednak, że mnie zostawili. No. W związku z tym tą pozycję nie tylko ja sobie wyrobiłam na podstawie niewerbalnych sygnałów, tylko raczej te niewerbalne sygnały rodziców ustawiły mnie w pozycji obsługującej, sprzątającej, posługującej w rodzinie. I no właśnie, kiedy ja daję, a ktoś inny dostaje. Nierówna relacja, więc w tym tygodniu to, tak wiecie, wylało się. Mleko się wylało, czyli taki powrót do obejrzenia właśnie tego pozycjonowania. Powiem Wam, że nie spodziewałam się takiej odwagi po sobie, ale to dzięki temu, że sobie przepracowałam to wewnętrzne dziecko, przepracowałam tak zwaną paciamamę w sobie, czyli boginię, która jest bez serca ludzkiego, bez zmysłów ludzkich, więc nie nabiera się na manipulacje, nie nabiera się na poczucie winy, nie nabiera się na szereg różnych takich agresywnych zachowań ustawiających hierarchię w stadzie, tylko jest chłodna, zdystansowana i bardzo racjonalnie reagująca na rzeczywistość. I były tam troszkę emocje, muszę Wam powiedzieć, jak była przeprowadzona rozmowa, ale jednak czułam za sobą tą paciamamę, tą matkę ziemię, która po prostu ucina pewien sposób relacji ze mną.
ucięłam to, po prostu zrobiłam taką, wiecie, śmierć tego. Dzisiaj rano wstałam i układam relacje od nowa. Jestem zdystansowana, nie powiem, bo nie chcę też już wchodzić w jakieś stare wzorce, żeby lecieć już ty, no dobrze, już wszystko tego, już się uładzamy, żeby tylko ta harmonia była. Dzisiaj zrobię inaczej. Dzisiaj nie będę szła i za wszelką cenę szukała harmonii, tylko wejdę w swój spokój. Po audycji pojadę sobie na spacer do lasu. Zjem gdzieś fajne rzeczy na mieście, że może nie na mieście, tylko bardziej na wsi, żeby wspomóc lokalny rynek restauratorów. Mam takiego swojego ulubionego restauratora, gdzie zawsze jak idziemy tam właśnie na wieś, to wspomagamy, prawda, jego działalność. Fajnie, cieszę się już na tę myśl. Może sobie zjem lody. Wieczorem też, jak przyjadę do domu, nie będę szukała na siłę relacji, żeby załagodzić. Tylko tak jak Pacia mama chce, żebyśmy my wszyscy poczuli konsekwencje tego wczorajszego zdarzenia. Każdy, żeby miał czas przemyśleć to w swojej przestrzeni. Nie dlatego, że chcę karać, ukarać. Nie mam tego w ogóle w naturze, żeby karać ludzi. Raczej miałam w naturze, żeby się wycofywać, uciekać na moment, a potem wszystko łagodzić. Tym razem tak nie zrobię. Tym razem moja boginka, mój Bóg wewnętrzny mówi, to musisz wytrzymać wszystko, nie wchodź w stare tory, musisz siebie zacząć szanować, ale też wymagaj absolutnego szacunku wobec siebie, ludzi, którzy są ci bliscy czy dalsi. Więc opowiedziałam wam taką trudną swoją historię, dzielę się z wami, dlatego że na pewno dostanę mnóstwo maili, mnóstwo komentarzy, że u was też to się dzieje, więc chcę was troszkę na duchu podnieść, że to nie szkodzi, że byliśmy gdzieś tam niżej, to nie szkodzi, to jest nieważne. Teraz mamy szansę to zmienić, bo no właśnie, bo ten świat był przewrócony do góry nogami. Osoby dobre, empatyczne, wysoko wrażliwe, z bardzo dużą dawką takiej wewnętrznej sprawiedliwości i chęci do równości w ogóle wszystkich ludzi, byliśmy repozycjonowani. Tego nie będziemy przecież ukrywać przed samymi sobą czy przed światem. Tak było. Nikt z nas nie miał nawet ochoty po prostu takiej babie za przeproszeniem, która siedzi na recepcji, przeciwstawić się, tylko po prostu usuwaliśmy się. A na ten moment, gdyby mnie to spotkało, ja bym była tą pielęgniarką, która zatroszczyła się o pacjenta. No, zareagowałabym inaczej, bardzo spokojnie, ale zareagowałabym w taki sposób, żeby pani nie dawała sobie prawa do tego, żeby mnie ustawiać, żeby mnie korygować publicznie, tylko dalej bym ciągnęła tą sytuację, ja jako główna persona tej relacji z pacjentem. Więc nie byłoby pani miło tej na recepcji. Musiałaby wejść w swoją przestrzeń, jak niepyszna, na pewno byłaby niezadowolona, na pewno by była urażona, na pewno by raziła gromami. No, ale my też mamy gromy, my też jesteśmy Zeusami, my też możemy po prostu w sposób bardzo spokojny korzystać z energii pioruna. Ale w bardzo racjonalny sposób, żeby nie dawać się pozycjonować, zataczać granice, mówić stop z bardzo taką energią zasadniczą, pierwotną wręcz. Ale też nie chodźmy do innych ludzi i nie repozycjonujmy ich w relacji, bo wszystkim nam się wreszcie należy miłość, szacunek, współpraca, współdziałanie na zasadzie głównych figur, a nie, że jedni są głównymi figurami, a reszta jest tłem. To nie te czasy. Także z tymi wiadomościami
zostawiam Państwa. I to, co jeszcze chcę powiedzieć, bo też dostałam dużo zapytań, że chcecie dołączyć do grupy na Zoomie, żebyśmy fajnie sobie spędzali czas. Dlaczego chcę założyć tę grupę na Zoomie? Dlatego, że po pierwsze, że zorientowałam się, że w tej chwili mam takie dwie grupy pokursyjne, można powiedzieć, gdzie spotykamy się i rozmawiamy o różnych rzeczach. I na tej grupie uczymy się wzajemnie szacunku, wysłuchania, dobrych relacji, pięknych relacji, takiego, wiecie, ważności każdego słowa, każdego bycia. Każda osoba, która jest w tej grupie, mam takie fantastyczne kobiety, że adorujemy się wzajemnie, że stajemy za sobą, że często może nawet nie czułyśmy się tak dobrze w naszych rodzinach urodzeniowych, jak właśnie w tych grupach. Oczywiście, mamy jeszcze tam swoje słabości, że pewne rzeczy mamy za uszami, gdzie ta grupa właśnie nam pokaże, co jeszcze trzeba zmienić. Także w czerwcu zapraszam, kto jest chętny na takie grupy, na jedną grupę na razie, na Zoomie, gdzie uczymy się dialogu, gdzie uczymy się wglądów wewnętrznych, gdzie uczymy się samodzielności, zaufania do siebie, gdzie uczymy się, czy dochodzimy do konkretnych wskazówek odnoszących się do naszego życia, gdzie same siebie uczymy się prowadzić, gdzie uczymy się rozmawiać z innymi osobami będącymi w grupie na zasadach szacunku, zrozumienia i bycia głównymi figurami, prawda? Uczymy się też nie zawłaszczać przestrzeni, bo to też często się w grupach właśnie zdarzało, że były osoby, które były aktywne i zawłaszczały energią grupy, gdzie inne osoby nie mogły, bo miały po prostu nie tyle słabszą energię, co potrzebowały innego anturażu, żeby się wypowiedzieć, żeby się zaznaczyć w tej przestrzeni. Także tu też uczymy się. Niektóre muszą się nauczyć troszkę schować ze swoją energią i ze swoją odwagą, żeby nauczyć się zapraszać osoby, które może są bardziej nieśmiałe i ośmielać. Także uczymy się bardzo pięknych rzeczy w atmosferze ogólnego zrozumienia i wychwytywania swoich słabszych punktów, jeśli chodzi o tworzenie relacji grupowych i wychwytywania mocnych punktów, jeśli chodzi o relacje grupowe. Także słuchajcie, powiem Wam, kiedy zaczynamy. Nie chcę się pomylić, więc otwieram kalendarz. Zaczynamy od niedzieli 13 czerwca o godzinie 10 na Zoomie. Będzie na razie tych spotkań 4. Czyli się przeciągnie do lipca. Więcej informacji będzie na mojej stronie internetowej metodaddw.pl. Wszystkie informacje, jak dołączyć do grupy na Zoomie, będą właśnie na tej stronie internetowej. Możecie też przysyłać, jeśli coś będzie tam w sposób niezrozumiały opisane, możecie przysyłać maile. Umówmy się, że przysyłajcie maile, jeśli chcecie dołączyć do grupy. Mail biedronka2406@gmail.com będzie tutaj zaraz napisane, tutaj na tym paseczku. Tak jak mówiłam, dołączenie do grupy jest płatne. Są to bardzo niskie kwoty, które znajdziecie, ile to będzie wynosiło, właśnie na stronie internetowej. Także bardzo się cieszę, jestem tym podekscytowana. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodoba, że to jest naprawdę ważne w tej chwili, żebyśmy uczyli się współpracy, współdziałania w grupie, żebyśmy my w sposób świadomy tworzyli miejsce dla siebie w grupie, ale też miejsce dla innych osób. Bo słuchajcie, taka jest prawda, że w tej rzeczywistości nikt nas nie nauczył zdrowych relacji z drugim człowiekiem, gdzie wszyscy są szczęśliwi, szanowani, adorowani, wspierani.
My dopiero teraz się tego uczymy poza rodziną. Jeśli wyrośliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych, to nie nauczycie się tego. Przynajmniej w grupach osób, które ja tworzę, są już osoby w większości przepracowane. Jakby w tej chwili tylko odnajdują drogę do swojej wspaniałej rzeczywistości. I łatwiej wśród takich osób przepracowanych, które mają dużą świadomość, ale też są pro drugiemu człowiekowi, więc ich empatia, ich ogromna wrażliwość, wyczuwają potrzebę innej osoby. I wśród takich osób łatwiej Wam będzie się odnaleźć i zrealizować własne potrzeby, bo te osoby Was czytają i kiedy są zdrowe, już ułożone w sobie, jako boginki, jako bogowie, którzy nie mają deficytów, pomogą Wam po prostu, żeby Wam wszystkie te piękne skrzydła, którymi za chwilę będziecie latać, odrastały. Więc po prostu wchodźcie w zdrowe środowiska ludzi, którzy mają pewne rzeczy przepracowane i pomogą Wam ustawić się w życiu jako główna figura. Tego sobie życzę i Państwu życzę zdrowych relacji, zdrowych układów. Także ściskam. Miłej niedzieli, kochani. Wszystkiego dobrego i życzę nam wreszcie pięknej pogody. No i wakacji. 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 Buziaki. Ściskam. Wszystkiego dobrego. I spotykamy się niebawem. Pa. Jeszcze na chwilkę, słuchajcie. Przyszłam, żeby Wam dograć pewne rzeczy, bo czekajcie, noga mi wypadła z mikrofonu. Tak właśnie, szłam, słuchajcie, sobie zrobić śniadanie. I tak sobie pomyślałam, że ważne jeszcze jest w tym repozycjonowaniu Waszej pozycji, naszej pozycji w ogóle wśród ludzi. Ważne jest, żeby zaobserwować, noga mi wypadła, żeby zaobserwować, takie drobne rzeczy, które mamy od lat te same, niezmienne w relacjach z innymi ludźmi, a mianowicie warto jest zauważyć, na przykład jak idziemy na restauracji, czy aby nie mamy takiego programu brania na siebie ciągle płacenia rachunków. Nie, dobra, ja zapłacę, ja zapłacę. To już musisz wiedzieć, że sam repozycjonujesz się w stacie nie jako wysoko postawiona osoba, tylko jako osoba, która zapewnia ludziom komfort finansowy i bierze płatności na siebie. To nie tylko będzie się objawiało w restauracji, ale w ogóle będzie się objawiało w życiu, że wszelkie koszty finansowe już ludzi tak przyzwyczaisz, że będziesz brał na siebie, bo to stanie się normalne. A wtedy, kiedy będziesz chciał wyjść z tej roli, no to będzie takie, wiecie, no niekomfortowe dla tych innych osób. Jak to? To teraz ja mam rachunek zapłacić? No to tak chciałam Wam właśnie dograć, żebyście bardzo byli spostrzegawczy w tej chwili, co sobie sami robicie, będąc w różnych grupach. I wychodźcie, to Wam absolutnie zalecam, polecam, tak samo jak i sobie wychodźcie z przestrzeni służalczości dla innych ludzi, załatwiania za nich spraw, kiedy oni mogą, to sami wyręczania, bo to nie jest dobre przede wszystkim dla Was, bo o Was mi chodzi, bo Wy jesteście drodzy mojemu sercu, a nie inni ludzie, którzy z Wami koegzystują w Waszym życiu. Więc wychodźcie z takich ról. Musicie to najpierw zauważyć i później zrobić bardzo szybko porządek, bez emocjonalnie, na spokojnie, ale przepraszam, kocie włosy, ale zrobicie to, jak będziecie umieli najlepiej. Ach, właśnie, to co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to już na grupie opowiadałam tę historię, jeśli chodzi o repozycjonowanie w stadzie. Kilka lat temu robiłam z siostrą urodziny któreś dla taty. Kilka lat temu, 80 któreś były. Tata mnie poprosił,
czy nie mogę tych urodzin urządzić. No i oczywiście zrobiłam całą jadłodajnię, ponieważ my jesteśmy jedynymi osobami z mężem i z moim dzieckiem, które nie jadają mięsa, więc zrobiłam takie potrawy, żebyśmy my mogli tam jeść, nie? No ale dla wszystkich. No i kręcę się jeszcze w kuchni, jeszcze szykuję kawę, herbatę, wszyscy już zasiadają przy stole koło taty. Moja siostra też już siedzi, rodzina. Ja przychodzę, chcę usiąść. Słuchajcie, wiecie, nie ma tam dla mnie miejsca przy tym stole. Nikt nie pomyślał, a właściwie tata nie pomyślał, że ma córkę, która mu urządza przyjęcie. Jedną łzy, ale jedna już siedzi, a druga jeszcze lata, obsługując jego gości i nie ma dla niej miejsca. Ja przychodzę i mówię, ojej, nie ma dla mnie miejsca. W ogóle to nie był problem dla mojego taty. Rozumiecie, co tu się wydarzyło? Kucharka, osoba, dla której nigdy nie ma sprawy, coś pomóc, coś zrobić, musi się liczyć z tym, czekajcie, coś źle kamerką, że nie będzie dla was miejsca, że będziecie musieli sobie to miejsce sami załatwić, że nikt wam nie odda szacunku w tej sytuacji, nie zatroszczy się, nie zaopiekuje, żeby siedzieć gdzieś koło głównej figury tego przyjęcia, tylko gdzieś na boku, na wylocie, sam sobie musisz zorganizować, drogi kolego i koleżanko, miejsce do siedzenia. Smutne to. Dzisiaj, jak mówię, już mną emocje nie trząchają, ale tamta sytuacja była taka, no, byłam skonsternowana, jak to. To dla mnie nie ma miejsca, nikt dla mnie miejsca nie trzyma. A zazwyczaj właśnie, jak szliśmy gdzieś na przyjęcia, czy ja robiłam przyjęcie, to zawsze każdy mój gość był zaopiekowany, miał swoją karteczkę, gdzie ma usiąść blisko mnie, zawsze siedziały bliskie mojemu sercu osoby. Zawsze byłam taką osobą, wiecie, opiekującą się wszystkimi. Za bardzo, nie ma takiej potrzeby. To był, wiecie, program, żeby innym było dobrze, a siebie człowiek traktował nie jak Boga, tylko posługaczka, no i ten czas się ma skończyć. No, to takie jeszcze przykłady wam dogram, żebyście byli bardzo uważni na to, jak wy sami siebie traktujecie w relacjach z ludźmi. Ściskam jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pa!